Cześć, 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 to znów ja, Ghost, no bo któż by inny, a to siódmy odcinek Let's Play Half-Life 2. Zamontowali nam do naszego jeździdełka karabinek. O, i teraz zrobiliśmy kuku helikopterowi, tego się nie spodziewali. O. Możemy sobie powysadzać, ciufcia, jej. I tak, mając karabinek możemy już walczyć z naszymi prześladowcami, ale syf. I tutaj nie, teraz troszkę szukam, bo ja powinienem popłynąć prosto i by mi się brama zamknęła. Ale wiem, że ona się zamknie, dlatego pojadę od razu tędy. I zaoszczędzę tym też sposobem troszkę YouTube'owego czasu. Cennego YouTube'owego czasu. O, tam jest spalant, strzela do nas. O kurde, o kurde. Nie umiem trafić w te rakiety. Ale w niego umiem trafić. No, po nim. Niestety nas też nieźle obiło. Ale damy radę. No, utopiliśmy dwóch gnojków. Ta, pięcie. Niestety broń się. Amunicja się w niej kończy. A może nie tyle skończy, a się broń przegrzewał. Na to tak wychodzi. A tylko jest to oznaczone jako amunicja. Nie można walić na cały czas. No w sumie dobrze, bo by było za łatwo wtedy. A ma to też swoje uzasadnienie, bo laser się kończy i musi się doładować. To jest broń laserowa. Może nie laserowa, a plazmowa. Taką plazmą strzela. Nie znowu bym chciał coś powiedzieć, ale nie będę spoilerował. Dobra. Najwyżej. Ziup po ścianie. I teraz trzeba uważać, bo co jakiś czas będziemy spotykać takich stojących. O właśnie. Trzeba rozwalić te rakiety w powietrzu. Przy okazji walić w niego. No, to wcale nie jest łatwe. Lepiej z daleka właśnie takimi seryklami. Cyk, cyk, cyk. Trochę w niego i trochę w rakiety. Nie można przesadzać, bo się... O, amunicja skończy. Po nim. Tu jest chyba skrytka. Ominąłem jedną. A, pech. Wiem, gdzie była i ją ominąłem. No cóż, najwyżej. Tutaj chyba też jest. O. Nie ma. Ale rozwaliłem auto zanim zdążyło spaść. Fajnie, fajnie. Nie ostrzelało nas. A nie, tutaj jest ta skrytka. Nie ominąłem jej. Fajnie. Myślałem, że ją ominąłem. Nie wiem, czy tutaj coś będzie. Chyba nie. Ale nie, to nie jest taka skrytka z misji, nie jest zaznaczona, ale jest. Zawsze jakaś amunicja doszła. O, tam jest G-Man, tam był, ale już poszedł. Za późno sobie o nim przypomniałem. Tu jest skrytka. O. Tutaj będzie trochę robactwa, headcrabów. Całkiem sporo ich tu będzie, z tego co pamiętam. Ale może źle pamiętam. Nie, zombie jakiś jest. O, i są też headcraby. No nie pomyliłem się. Nie lubię ich, bo one są słabe, mało zadają obrażeń, ale amunicję się na nie marnuje. Gdzie ten zombie tu jest? Właśnie dlatego trzeba strzelać w głowę, bo jak zabijemy zombiaka, headcrab z niego spadnie i dalej nas bije. I jest i tak źle i tak niedobrze. Trzeba w łeb walić. Hop, do naszego pojazdu śmiesznego.
Bałtyk. Tak szczerze mówiąc, to jest pierwsza gra, w jaką w życiu grałem, gdzie mogliśmy, znaczy, jakby to ująć, mieliśmy rozbudowaną historię dla gracza, który chodzi sobie, jak w FPS-ie, ale też są niezłe kawałki z pojazdami, bo to nie jest pierwszy pojazd, który mieścimy. Będą też na kolejne. A, tu miałem się pospieszyć. O właśnie, i zginąłem. Super, a chciałem przejść bez zginięcia. Tak dobrze szło. Teraz się pospieszę. Nie wiem czemu zginąłem. Taka wybuchająca beczka nie powinna mnie zabić w sumie. No super! Bez jaj. Co to się dzieje? Nie mogę tego przejść. Jejku, jejku, jejku. Nie podoba mi się to. Jeszcze sobie dupę sparzyłem. Te beczki chyba nie przestaną lecieć, co mi się nie podoba. Podjedziemy tak fajnie. Jeszcze bliżej. Te nas będą wymijać, można je olać. O, chyba się skończyły. Dobrze. No, udało się, jedziemy dalej. I teraz po suficie. No, prawie. Ha! I gdzieś tu jest taki głupi moment. To nawet tutaj jest ten moment, że musimy rozwalić dwa auta jednocześnie. Tam jest jedno. I drugie też do nas strzela! Na ogół było tak, że tylko jedno waliło. Ja w sumie na ogół grałem na łatwym, tylko raz grałem na trudnym, a na normalnym rzadko kiedy. Może kiedyś proszę na pół gry na normalnym tylko. Dobra, jedno auto rozwalone. A drugie stoi tutaj blisko. Aj, nie mogę go trafić. Dobra, łupimy, aż je rozwalę. 30 HP. Ale... nie jest źle, jakieś pudełka leżą, może będzie apteczka. No i była, proszę, 81. Aż dwie apteczki. Musimy się ewakuować na momencik. Z naszego wehikułu czasu. Tutaj sobie wysadzić przejście. I pomału zbliżamy się do końca naszej przejażdżki wodolotem. W następnym odcinku może już skończymy nim śmigać. No z tym na pewno nie, to jestem pewny, że nie, bo tam czeka nas... Nie będę spoilerował, czeka nas coś, co nam zajmie trochę czasu. Jest to związane z tą tamą, którą widzieliśmy na mapie. Tam, gdzie nam dawali broń. Nasz pistolecik maszynowy. 9 minut filmik ma już. Już ma. No właśnie to nas czeka i dobra, walić. Najwyżej przerwę w połowie. Będzie jak reklama na Polsacie. Jak przerwę w połowie, to wrzucę dwa odcinki w jeden dzień. Najwyżej. Żeby nie było, że będziecie musieli czekać, żeby zobaczyć, co się stało. Musimy po prostu, jest boss i musimy ostatecznie rozwalić ten śmigłowiec. Co nie będzie wcale łatwe. Bo on będzie zrzucał cholerę tych bomb. Jest jakby wytrzymalszy od tych, które wcześniej widzieliśmy.
Ale nieźle idzie, nieźle idzie, już jest otłuczony. Ej, ej, ej! Bez jaj, no nie. Ej. Normalnie od następnego odcinka gram na łatwym, bo nie chcę co chwilę ginąć. Wiem, że to jest lamerstwo, ale no ja nie lubię ginąć. Ja gram dla przyjemności, a nie dla przechodzenia. Przeszedłem na trudnym szpanu. Mnie to takie coś nie interesuje. Ja gram, żeby sobie pograć. A jak ginę więcej niż dwa razy w jednym miejscu, to już mi się przestaje podobać. To jeszcze trzeba uważać, są beczki. Przeszedłem na tą grę kiedyś na trudnym. Sam się zastanawiam, jak mi się to udało. Upadałem może nie tyle, że cały czas, ale dosyć często. Jakoś na tym poziomie jego amunicja staje się niezwykle efektywna. No tak wali do nas, wali i chwila, moment i padamy. Tu będzie życie, mam nadzieję. Pancerz. Pancerz. Lepszy pancerz niż nic. O, teraz zrzuca bomby. A to jest dobrze, że on je zrzuca, bo łatwo go trafić wtedy. A przed tymi bombami też nie jest ciężko uciec. No, jedna mnie trafiła. Ale też tak słabo trochę. No chodź, chodź, chodź. Chyba go rozwalę już. No gin, no nie, znowu mnie zabije. Rozwalę go i kończę ten odcinek, bo czas goni. A on nie chce ginąć. Cholera jasna. Jeszcze. No nie, jakim prawem on ciągle żyje? No, poszedł. I w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.